widziałem już 3 osoby z kamerą i mikrofonem, które mówiły coś jakiś. Tutaj był jeden wywiad, jakiś reportaż. Mnóstwo grajków ulicznych, mnóstwo sklepów, jeszcze więcej ludzi. Nie, masakra, to jest po prostu bardzo łatwo się tutaj zgubić. Dlatego może nie będę zwalniał przy nagrywaniu, trochę będzie trząść. Co za gromada. Zeszliśmy do sklepu ze złodyczami. Co tam? Ja pierdolę, kurde. No jest tego trochę, jest. No i się zrobiło czuć ciaśniej. A tak przy okazji kupiona chałuwa dla rodziców. A my podobno jesteśmy już w 3/4 drogi do celu, czymkolwiek on jest. Jakaś wieża to jest, tak? 13. No bo nie wiem, bo ja już nie wiem, bo to się zmienia co chwilę, ja nie wiem. To jakaś wieża ma być, tak? Tak. Aha, i co? Którą masz na magazynach, prawda? I co w tej wieży jest? Weź się ciągnie. To pewnie nic tam nie. Przewodniku. Robi się stromo. Auto polega. Wiem, widzę, że auto. Czasami się pojawia jakiś samochód przy błęda. Bo kto by chciał jechać samochodem przez w takie miejsce? To nie mam pojęcia. Chociaż już jest troszkę rzadziej niż na początku. Także może będzie lepiej. Pojawiła się i wspomniana wieża. Zaraz zobaczymy, czy da się tam wejść. Fajnie byłoby na górę wjechać, bo widok będzie przedni. Skoro jest w takiej gęstej dzielnicy usadowiona. Ostatni rzut oka na wieżę, do której nie wchodzimy, bo jest kolejka w chuj. Nawet nie wiem jaka cena, ale po prostu kolejka to... Ach ci ludzie, no sobota w sumie dzisiaj. No. Jaki ona kolor będzie lubiła, tego nie wiemy. Nie, nie wiem. Wziąłem na wynos i kabasę. Postanowiłem, że dzisiaj sobie zjem po swojemu. Wszedłem w lokal lokalsów. Wziąłem tikka basy za 13 lira. Pachnie fajnie. Chyba z piasku ziemniaczanym mi to jest. Zaraz nagram, jak to wygląda. Chyba ma z 1000 kalorii. Widziałem już po tym. Tikka basa. Brak nieważne. Jest ma frytki. Ma jakiś placek. Faktycznie nie wiem, czy to jest mięsko. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Teraz będzie konsumpcja i ocenia, jak to jest. Znajdują się tu frytki, znajduje się tu jakieś mięso. Placek ziemniaczany też chyba się tu znajduje. To jest to nad tym mięskiem. Tutaj nie, to nie są warzywa, tylko też jakieś mięsko, tylko czerwone. Nie ma to warzyw. Frytki są odleżane, zupełnie odleżane, bo leżą w takim metalowym czymś. Więc z tego sypie. Sosów troszkę za mało, bułka miękka, to jest dla mnie akurat dobre, no bo podniebienia mi nie pochara, ta. Generalnie jest to pewnie w chuj kaloryczne. Przygotowanie czegoś takiego zajmuje minutę dosłownie. No i jest to dla bardzo mało wymagających smakoszy. Ale ja się cieszę, że zjadłem coś takiego niż pójść na Burger Kinga znowu. Bo chodziło mi to w głowie. Zawsze to coś nowego. Usiadam bardzo delikatnie. Chciałem tylko nagrać rozliczenie. Weźmy mnie.
To jest płacenie. No. Ale tam ci się zajmuje. Dzisiaj. Co dzisiaj? Ostatni dzień w Stambule. Następny dzień w Turcji. Ostatni dzień w Stambule. Czekamy na taksówkę, która zawiezie nas do jakiejś księgarni. Czy tam kawiarni? Nawet nie pamiętam. Kawiarni czy księgarni? Kawiarni. Kawiarni, która jest znana z tego, że jest w jakimś tam serialu tureckim, którego babcia Domka dobrze zna. I generalnie kawiarnia jest słynna, dlatego że trzeba 15 lira za wstęp w ogóle zapłacić, a osobno dopiero później za jakieś kawy, herbaty i tak dalej. Z tego względu, że ludzie tam chodzili po to, tylko żeby sobie zdjęcia porobić. No, a potem wychodzili bez kupowania niczego, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie zawalona, ale jest w miarę wcześnie rano, więc nie powinno być aż tak źle. Bierzemy taksówkę. Nie wiem, czy mówiłem. Najprostszy sposób i w miarę tani, bo taksówki w Istambule są tańsze niż w całej reszcie Turcji, co jest też ciekawe. No, a Uber znowu droższy. Także tu na odwrót lepiej z taksówek korzystać. Uber w czasach, w godzinach szczytu może kosztować nawet 200 zł za odcinek paru kilometrów, a taksówki są tańsze. Okej, okay, więc jesteśmy w taksówce. Tu masz szklany. Troszkę tu ciasno. Ale to jest Renault symbol, tak? Dobra. No to jedziemy. A długo jedziemy? Ile? Pół godziny. Pół godzinki? O! Trochę sobie pojedziemy. Coś może ponagrywam widoczki po drodze. Trzeba się zapinać, czy nie? Z tyłu nie trzeba się zapinać. Nie wiem, czy wspominałem, ale w Turcji... że nie ma obowiązku zapinania wazów z tyłu, jak się siedzi z tyłu, na tylnych siedzeniach. Taksówka to był jednak Hyundai Accent Blue. A my jesteśmy na miejscu? To tutaj? Patrz jak ja wyglądam, tu mi zrobi zdjęcie. To jest Gulmulfagi, to jest to? Nie. Muszę mi zrobić, o, choć tu córka. Nie, tobie. No. Chciałem zapytać tak do kamery. Na czym, co to jest za kawiarnia? Co to jest za kawiarnia? To z filmu jest. Mhm. Z tego mojego najbardziej ulubionego. To serial czy film? Serial. Serial był serial. I to według mnie to jest jeden z najlepszych tureckich serialów. Bo jest mądry. Wiesz, ale to już może nie tak. A jak się nazywa? Oj, jak się nazywa? Gdzie leży wina Fatma Gil, co po polsku. Mhm. A Fatma Gil Suczune się nazywa w oryginale. Oho. No więc sytuacja się bardzo spieprzyła. Knajpa, która miała być otwarta od 10, nie jest otwarta w ogóle, mimo że już jest 10 po. Zaczął padać deszcz, zastała nas burza. Jak właśnie słychać zresztą. My nie mamy internetu, bo tutaj nie ma nigdzie Wi-Fi. Karty z tureckim numerem nie mamy. Alperena z nami nie ma, ponieważ został dzisiaj w hotelu. Także... tyle dobrze, że mamy ściągnięte mapy na Istanbul, bo wiemy, gdzie jest przystanek ewentualnie jakiś. Żeby tam pójść, wsiąść w autobus. Mimo, że nie znamy rozkładu, może spróbujemy dojechać do jakiegoś bardziej cywilizowanego miejsca. Albo do jakiegoś Burger Kinga czy McDonalda, czy innej kawiarni, która będzie otwarta i zaoferuje Wi-Fi, żeby się odnaleźć. Także mapę mamy, nie mamy środków transportu. Chyba, że jakąś taksę złapiemy, no nie wiem. Ale sytuacja jest nieciekawa. Ona sama przyjechała. Tylko, że jak się tak udało złapać z ulicy, to nie wiem, czy droższa może nie będzie, co? Zobaczymy. Po hotelu. No ale to spadło trochę jak z nieba ta taksówka. Można powiedzieć.
wiem. Tom codziennie nawiguje. Tymczasem przestaje padać i wychodzi słońce. Nie, masakra jakaś po prostu.